Dukaty śląskie z naszej aktualnej aukcji. Ja, proszę Państwa, chciałbym zacząć od razu od lewej, czyli od dukata z księstwa Ziembicko-Leśnickiego, Mennica Złoty Stok, dukat z rocznika 1539. Jest to moneta o tyle niezwykła, że jest to jedyna moneta z naszej aukcji i w ogóle jedna z nielicznych, którą napisaliśmy stan pełna jedynka. Nie znaleźliśmy nic, za co można by dać minusik. Natomiast te minusiki są często bardzo niewielkie, formalne. Ja w przypadku oceniania tej monety przypomniałem sobie, jak niegdyś tłumaczyłem stany zachowania banknotów według standardów IBNS-ów, czyli International Banknote Society. I tam był opis stanu 1. Właśnie tutaj teraz, przygotowując się do nagrania tego filmiku, zerknąłem do nas na bloga, gdzie te stany zachowania w tłumaczeniu są nadal obecne, dostępne. I tam jest taka definicja stanu 1. Perfekcyjnie zachowany, w tym przypadku banknot, z którym nigdy ani emitent, ani kasjerka, czy nawet kolekcjoner, a tym bardziej przeciętny człowiek nie obchodzili się nieumiejętnie. Słowo uncirculated jest używane przy ocenie stanów zachowania jako jakościowy pomiar błędu pozycji. Jest to pozycja banknot w tym przypadku, z którym nigdy nic nie robiono, bądź po prostu nie został wprowadzony do obiegu i tylko dla takich banknotów termin też jest uzasadniony. Chociaż na przykład jest wiele banknotów, które nigdy nie weszły do obiegu, nie przekazywano ich z ręki do ręki, ale z którymi obchodzono się nieumiejętnie, na przykład już podczas pobytu w banku, podczas składowania czy transportu. I takie pozycje mogą być określone już co najwyżej jako about uncirculated. Do nich określenie uncirculated nie przystaje. I mając w pamięci tąże definicję, zawsze zauważamy praktycznie jakiś drobny minus, który dodajemy do stanu zachowania, opisując go jako 1 na 1 minus. Jeśli dajemy już pełne 1 minus, czyli about uncirculated, jest to już jakaś konkretna czynnik ujemny. Natomiast rzadko, naprawdę rzadko dajemy pełną jedynkę i tą pełną jedynkę miałem odwagę dać przy tym dukacie. Gdyż, proszę Państwa, przy tej monecie ja nie widzę absolutnie nic, czego można by się tutaj doczepić, co można by mieć zastrzeżenie co do nieobiegowości pełnej, co do jakości wybicia tego dukata, składowania i tak dalej. Rewelacyjna sztuka. Mała moneta, złota moneta, więc ciężko się zachowuje tutaj przed obiektywem. Nie chcę jakoś współgrać ze światłem, ale pozycja absolutna na dobrego MS-a. Obok niej mamy jeszcze pięknego dukacika wrocławskiego. To jest Śląsk pod panowaniem habsburskim. Monetka określona przez nas zapewne na stan 1 minus. Jakieś minimalne, drobne takie niedoskonałości, czy może nie 100% świeżość były tego czynnikiem, ale również jest to egzemplarz, który obiegu raczej nie widział, albo ślizgnął się od niego bardzo znikomo. W przeciwieństwie do trzeciego towarzysza z dukatów śląskich. Tutaj już jest sztuka, która trochę tego obiegu zaznała, trochę jej to ruszyło relief, ma lekkie zgięcie, ale lubiana emisja trzech braci i rocznik, którego notowań na polskim rynku dotychczas nie znaleźliśmy, rocznik 1653, a i zupełnie niekiepski egzemplarz, także zdecydowanie polecam to Śląskie Towarzystwo. Ziembicko-Leśnicki absolutnie genialny. Piękny Ferdynand z Wrocławia i niespotykany rocznik w poprawnym stanie zachowania trzech braci z księstwa Legnicko-Wołosko-Brzeskiego. Zapraszamy. Aukcja 1, niedziela, godzina 13:30. Po obiedzie, po kościele, popołudnie niedzielne można spędzić przed komputerem, tabletem czy telefonem i śledzić na żywo przebieg pierwszej naszej licytacji live. Zapraszamy.